Siemano, siemano, z tej strony Dziadek Marek. Witam was w kolejnym odcinku, już piątym z serii Far Cry 6 demo oczywiście. Mamy tutaj zadanie, paliwo dla rewolucji i mam porozmawiać z Benitem, ale co się okazuje, tutaj zobaczymy jeszcze, właśnie, patrzcie. To jest, tutaj mamy rangę czwartą, a my się znaczy, gdzie to jest, nie tu, a my mamy rangę drugą, także głupio by było tam iść, pewnie byśmy sobie może nie poradzili, ale dlatego ja dostałem zadanie poboczne od takiego ogostka. Tutaj mamy skład paliwa Kabeza. Ja tu będę robił drugi raz, bo już raz to robiłem, ale po prostu zapomniałem mikrofon włączyć. No i se gadałem i na próżno. I tam ja już odzyskałem niby tą przesyłkę, co mamy ten skład przejąć, ale całej lokacji nie ukończyłem. Więc zobaczymy, czy jeszcze raz ja tą nagrodę dostanę. W sensie tam broń dostałem. Tą broń dostałem. Właśnie tam. W tej skrzyni była. Ale tej lokacji, mówię, nie ukończyłem. Dlatego jeszcze raz to zrobimy. I zobaczymy, czy jeszcze raz ta broń tam będzie. Sobie zaznaczymy. I udamy się tam. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Usiądźcie sobie wygodnie na fotelach, na kanapach, co wy tam macie, weźcie sobie coś do picia, jakieś paluszki, chorupki. No i idziemy. Skład paliwa Kabeza. Przejmij bazę FND. No bo ona jeszcze tak naprawdę nie jest przejęta przeze mnie. Ja tam byłem, owszem, ale dopiero się skapnąłem po jakimś czasie. Może ja, kurde, nie mam mikrofonu włączone. Także idziemy. W razie giwerkę schowaj. You need something? Nie, nic nie chcę. Bo wiecie co? Ale my mamy iść tam, a nie tu. Teraz tak. No właśnie. Pozdro dla jego mościa, który nie umie mapy sobie zoomować, a gra też w Far Cry'a. Pewnie będzie wiedział, o kim mówię. No tu mamy iść. I my się tutaj zrobimy sobie szybką podróż. Po co ja tam będę gdzieś chodził? Jak mamy możliwość, nie? I co ja jeszcze chciałem wam mówić? Poza odcinkami tutaj, wam pokażę jeszcze raz. Wszystko, całą mapę. Czekaj. Całą mapę mam oczyszczoną z wszystkich dobrodziejstw, z wszystkich skrzyń, które tu były. To było możliwe, to wszystko obcykałem. Miałem tam takie zadania właśnie, że z kolesiową pogadałem i dała mi 6 skrzyń na mapie. Wszystko tam pobrałem. Tutaj wszędzie chodziłem, zwiedzałem tu wszędzie, szukałem czego tam nie ma. Tylko tutaj nie byłem, bo to pewnie będzie jakieś zadanie główne. Znaczy z tego demo, nie? No i tutaj są takie dwa platy i tu właśnie to jest zadanie. Ranga czwarta. A przypominam, ja mam drugą, nie? No i tutaj, nie? A tak, tutaj mam obcykane wszystko, nie? No i właśnie tutaj musimy przejąć ten skład.
A my nie mamy daleko. To idziemy. No i kuń jest. Dawaj kunia. Easy now, easy. Easy, easy. Z wierzchowcem sobie szybciej pojedziemy tam. Będziemy się znaczy. Ja swojego głapucia nie wziąłem ze sobą, bo ja bym tam chciał ich zlikwidować, wiecie, po cichu, nie? A wiecie, mój krokodylek by im tam, kurde, szkody narobił, nie? Alarm by się włączył i wszystko, nie? A my tego nie chcemy. Dobra. Idziemy. Okej. Możemy zobaczyć, co my tu możemy coś zrobić, czy nie? Nie bardzo. Broń główna. Tą właśnie broń dostaliśmy tutaj, ja dostałem, ale my tej broni nie chcemy użyć, czekajcie. Musimy mieć snajperkę. No i tą właśnie ten celownik ostatnio sobie zamontowałem. Tutaj na to zadanie właśnie. Bo tu jest snajper. I sobie wybiorę tę broń, czekajcie. Jest ta. Nie, to nie jest ta. To jest ta, okej. Dobra, i teraz my musimy ich... no oznaczyć sobie, nie? Kurde, ja się zaklinowałem. Ciekawe, czy to będą te, bo ja tu, już tu byłem, mówiłem, nie? Te wszystkie tu jeszcze torby jakieś leżały, te wiecie. No ale teraz już tu już nic nie leży, nie? Także... nic z tego, nie? No właśnie. I tam jest ta skrzynia właśnie, ten cel nasz. Sniper on Overwatch. Sniper, właśnie. I see a medic. W sumie jak oni sobie chodzą. Okej. Bo stąd tego nie namierzę. Ja mam za słabą lunetkę. Ale my się zbliżymy tam trochę. Jakoś to musimy załatwić. Najlepiej po cichu właśnie, nie? Myślę, że stąd... będę zdjął. Elegancko. Ten koleś uletł. By się przydało też zdjąć. Okej, tu będzie widział jej.
Ja raczej nie wejdę. No tu coś czerwonego jest. Łapka dla nas, aha. Okej. No tutaj... Tu jest też do rozwalenia. Ale... Jak ja bym tu to rozwalił... Kurde, schowaj to. Bo nie bardzo. Bo bym hałasu narobił. Idziemy tutaj dalej wtedy. Tu jest kamera. No też by się przydało zlikwidować, ale tu jest żywa opotla. Nie wskoczy, tak? O kurde. Kurde, ciało szybko wziąć. Kurde, już widzieli mnie. Dobra, puść go. Puść go. No nie udało się po cichu, ale to nic, tak nie załatwimy wszystkich. Będą tu przychodzić, to ja będę ich likwidował kaczki. Posiłki jeszcze wezwali. Dobra tam. Ja ich tu ze snajperki będę walił. Stój! Ja chyba. Okej. Jeszcze ktoś tu jest. I'm clear. Okej. Better one could come in handy.
should the trigger be alarmed? No tu widział jeszcze. Okej. Alright. No, ale jeszcze nie mamy trzeci. Ola! Ola, ola. Patrzcie, czy sklep jest jakiś? Ja tu sobie pozabieram, nie? Bo ja tu nie mam nic. No bierz to. Ja tutaj nawet miałem te zbiorniki podkręcać, a ja ich nie podkręcałem, to nic. Jakiś list, czytajcie sobie, ja chwilę zatrzymam. Dobra. Nic nie ma. Okay. Musimy to wszystko tu poszukać, co tu jest do wzięcia, nie? Ja wszystko przyda. Tu jest ten sklep chyba. Hola! Hola, hola. Patrzcie, wymień na... A te mięso mogę wymieniać, ty. R, wymień wszystkie. To ja tu będę poczekał. Dobra, to zostawię wszystko sobie. Okej. Okay. A zakup? No ale po co my mamy kupować bronię stąd, jak możemy je znaleźć, nie? Znajdować broń. Dobra. Que bola? Looking for something? Nie, nic nie chcę. Dobra, to idziemy dalej. Sorki, poszukać, co coś jeszcze jest. No jak? Tu coś jest. Przeczytajcie sobie. Coś jest? Okej. Dobra. I tu wszystko wyczyścić sobie, nie? I nam wszystko przyda. Dobra, tu nie wejdę. To co jest? Nie, tu byliśmy. Tak czy nie? Nie wiem. Skład paliwa. Cigajo. Tu coś jeszcze jest, jakieś tam cubeczka jakaś. Okej. Okay. Tu jest coś. I chyba wsio. Tu mogę ten... Taryfu wezwać. Radio można włączyć. No a teraz tych silosów już nie idzie odkręcić, bo przed tym, zanim ja ich tu pozabijałem, to je trzeba było właśnie odkręcić. Żeby paliwo było ściekło, nie? Okej. Okay. To chyba wszystko. Zresztą zobaczymy na mapie, czy jest to wyczyszczone. Tu warsztatowy i ten, no to jest okej. Okay.
Już nic nie ma chyba. Może ewentualnie jakoś na początku paliwo jeszcze jakieś. Może będzie. No, to jest wszystko. Dobra, no to już my nie mamy co robić. Bo tu już byliśmy, nie? Tak, a tam w tym magazynku też byliśmy, nie? Tak, tu ja byłem. No i tu była ta skrzynia, właśnie ta broń, nie? Tutaj. Amunicja pełna, tylko tego listu wam nie przeczytałem, nie pokazałem. Okej. A tak to chyba wszystko wziąłem. Mi się wydaje. No raczej. No dobra. Nie, tu jeszcze jest coś. Dobra. Dobra, idziemy stąd. A teraz się mogę tabnąć już, bo... Okej. Okay. Wejdziemy do obozu. Szybka misja, krótka, ale to i tak tam nic nie... Znaczy, no coś tam dało. Bo mamy jednak ten trzeci poziom. To będziemy mogli wyruszyć na tą wyspę, nie? Znaczy na to zadanie nowe. Ja się w tym samym miejscu z wami pożegnam. Jeszcze zobaczymy. Tutaj te kwipunku. I trzy możemy... Już nic nie ma. Dobra. No, tu jest poziom czwarty. A to właśnie było w jaskini, takie coś. I to jest poziom trzeci, ale ja nie wiem, gdzie to jest na mapie. Ja chyba, jako gram w demo, to nie będę mógł tego zrobić. Jarańskie opowieści właśnie. Ale zobaczymy. No, następne zadanie mamy. Paliwo dla ewolucji. Ale to w następnym odcinku dostaniemy 300 PD i... A gdzie ta wędka znikła? Widzi? O, jest teraz. No. Dostaniemy wędkę. Dobra. Także ja będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to prosiłbym o łapkę w górę. No i do usłyszenia w następnym odcinku. Będziemy przejmować paliwo dla rewolucji. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się. Żółwik w waszą stronę. Cześć.